po dramatycznej śmierci tak, naszego kolegi. Uczcić jego pamięć w gronie przyjaciół i znajomych, którzy od czasów gry w młodzieżowych zespołach Karkonoszy czy też w seniorskim Lotnika nie mieli okazji się spotkać, więc była to okazja do ponownego spotkania po latach i uczczenia pamięci Dawida, który wiele nas zrobił i na tyle, ciepłą i dobrą osobą, że wszyscy mimo takiej niesprzyjającej pogody i bym powiedział nawet spartańskich warunków zgodzili się przybyć i jak widać. Czyli to będzie takie swoiste pożegnanie, podziękowanie? Jest to uczczenie pamięci, bym to powiedział. No raczej uczczenie pamięci, tak, tutaj wielkie podziękowania i dla Michała, i dla trenera Królikowskiego bardzo za zorganizowanie tej imprezy. Myślę, że absolutnie aura, pomimo że troszeczkę niesprzyjająca, tak, nie będzie tutaj nam w ogóle przeszkadzała. Jak można już zobaczyć, panowie już są na boisku, już się szykują, także my tutaj będziemy rozgrzewać, tak, i dopingować i mam nadzieję, że Moment, a ja mam nadzieję, że Dawid jest tutaj z nami. Jak był Dawid na swoją? No taki jak widać, wyrywał się na boisko, tak? To widać tutaj nawet na banerach. Niesamowity człowiek, pełen charyzmy, z wielką klasą, z olbrzymim sercem dla wszystkich. Wytrwały trenerze. Trener mógłby też powiedzieć o Dawidzie, tak? Nie słyszałem co o czym mówiliście, ale myślę, że same dobre rzeczy, bo inaczej nie można o Dawidzie mówić. Bardzo sympatyczny i koleżeński. No, naprawdę trudno wspominać żadnych negatywnych właściwie myśli nie mam związanych z Dawidem. Poświęcacie ten mecz jemu. Poświęcamy jemu i myślę, że ja prowadzę teraz młodych zawodników, ale serce do tego, co się wykonuje i zaangażowanie, myślę, że warto przekazać tym najmłodszym, których teraz prowadzę. Bramce Jarosław Raus. W polu Piotr Grzył, Jacek Wiliński, Tomasz Malinowski, Adrian Szymczyk, Maciej Kogut, Michał Gołąb, Paweł Wiliński, Robert Turczyk, Bartosz Królikowski. Koledzy z ostatnich występów na boisku Lotnika: Szaciło Jan, Kraiński Mateusz, Kurzelewski Leszek, Dregan Mateusz, Suchanecki Maciej, Gawlik Arkadiusz, Winiarski Krzysztof, Romaniuk Marcin i Palimonka Tomasz. Mam nadzieję, że Dawid spoza tych deszczowych mur spogląda z ogromną radością na swoich kolegów, z którymi uczył się grać w piłkę, grywał, spędzał wolny czas, dzielił z nimi sympatię, zamiłowania.